Ой, то не вечер, то не вечер, Мне малым мало спалось, Мне малым мало спалось, Ой, да не привидела. Ромуальд Коперский Pojedynek z Syberią. Część szósta. Czyta Dar i już. Po krótkiej jeździe zgodnie z otrzymanymi instrukcjami, zatrzymałem landrowera przy niezbyt stromej skarpie. Przede mną wolno, bez szumu płynęła średniej wielkości rzeka. Stosując się do rad otrzymanych od oficera, postanowiłem zjechać ze zbocza, by znaleźć się jak najbliżej dającego chłód nurtu. Zjechałem na dół na równą płaszczyzną, którą kiedyś zapewnie uformowała rzeka. Wtem patrzę, a przód mojego pojazdu wolno, majestatycznie zapada się pod ziemię. Czar tego zdarzenia prys jak mydlana bańka, kiedy próbowałem samochód wycofać z zagrożonego terenu. Koła obracały się już w glinianej mazi, a każda próba dodania gazu przynosiła wręcz odwrotny skutek. Samochód powoli zapadał się cały. Wreszcie oparł się głęboko na podwoziu, tak że nie sposób było drzwi otworzyć, i w rezultacie ze śmiechem na ustach opuściłem kabinę samochodu oknem. Z czego się śmiałem? Śmiałem się z mojej daleko posuniętej głupoty, którą wykazałem, wjeżdżając samochodem na podejrzane podłoże bez uprzedniego sprawdzania terenu. Śmiałem się jeszcze długo. W końcu sam nie wiedziałem, czy to śmiech radości, czy. Rozpaczy. Zacząłem zastanawiać się nad swoją nową sytuacją. Co prawda przed wyjazdem zamontowałem w Land wyciągarkę linową, licząc, że prędzej czy później spotkam się z podobną przygodą, ale w tym przypadku w żaden sposób nie mogłem sam sobie pomóc. Przede mną w odległości około 20 metrów płynęła rzeka, a z tyłu było zbocze z rzadka porośnięte krzekami. Możliwość zaczepienia liny wyciągarki o cokolwiek nie wchodziła w rachubę. Topiąc się po kolana w gliniastej mazi, wydostałem się na skarpę. Rozejrzałem się po okolicy i z przerażeniem stwierdziłem, że nie ma tu żadnych kamieni ani kawałków drewna niczego, co mogłoby być pomocne w wyciągnięciu samochodu z błotnistej pułapki. Wokół, jak okiem sięgnąć, rozpościerał się widok na step. Z zeschłą z zeszłoroczną roślinnością, i tylko płynąca przez jego środek rzeka nie pasowała do tego księżycowego krajobrazu. Pomimo wczesnej pory na dworze panował już solidny upał. Teraz dopiero uświadomiłem sobie, że to słońce przygotowało dla mnie naturalną pułapkę, nadając bagną wygląd suchej, twardej powierzchni. Przyroda, żeby się całkowicie satysfakcjonować, stworzyła dodatkowo komary, które właśnie w tej chwili na mnie nasłała. Gdzieś kiedyś przeczytałem, że samica komara czuje obecność swych przyszłych ofiar z odległości 6 km. Nie bardzo w to wówczas wierzyłem. Teraz przekonałem się, że jest tak naprawdę całkowitej stuprocentowej pewności nabyłem w parę tygodni później będąc już na terenie dziewiczej syberyjskiej tajgi. Bywało przeważnie tak. Rozbijam obóz w dowolnym miejscu. Wychodzę z samochodu i z radością stwierdzam, że komarów w tym rejonie nie ma, lecz dranie na przekór wszystkim moim modłom i nadziejom zawsze się pojawiały. Na złość całemu światu i wszystkim żywym stworzeniom, które krew w żyłach mają, Komary w małej lub dużej ilości, prędzej czy później, ale zawsze i wszędzie do końca mojej syberyjskiej podróży życiem mi uprzykrzały. Teraz również głodne ich wnętrzności wyczuwały bliskość ulubionego pożywienia, więc ile sił w skrzydłach, przyleciały do swojej letniej restauracji. Ustał śmiech i żarty. Zdałem sobie bowiem sprawę, że bez pomocy ludzi i sprzętu nie zdołam wyciągnąć samochodu z tej gliniastej pułapki. Postanowiłem udać się z powrotem w kierunku granicy i poprosić żołnierzy o pomoc. Nie zwlekając, ruszyłem natychmiast, a drogowskazem były pozostawione przeze mnie rano ślady opon. Po godzinnym marszu przez spaloną słońcem, wymarłą krainę, dotarłem do znanej mi wcześniej piaszczystej drogi. Dzięki Bogu komary zostały w towarzystwie rzeki, a mnie prócz wyrzutów sumienia i pragnienia nic więcej nie dolegało. Na trakcie panował spokój i nic nie mąciło wszechobecnej ciszy. Tylko ślady opon wskazywały na to, że od czasu do czasu prócz mojego samochodu coś tędy jeździło. Szedłem prosto w kierunku granicy. Po jakimś czasie najpierw zauważyłem na dalekim horyzoncie tuman kurzu, później ujrzałem jadącego w moim kierunku motocyklistę. Gdy zbliżył się i ujrzał mnie idącego, zwolnił i zatrzymał motor. Człowiek ten był starym, rodowitym Kazachem i słabo mówił po rosyjsku. Skąd idziesz? spytał zdziwiony. Starałem się jak umiałem wyjaśnić mu moje nieszczęście, ale przybysz zdawał się słabo je rozumieć. Jednak gdy padło słowo granica, wykrzywił w grymasie swoje bezzębne usta i coś powiedział w nieznanym mi języku. Rozumiałem natomiast aż nadto jego gesty, z których wynikało, że mam coś nie w porządku w głowie. Wojskowi nic ci nie pomogą, bo nie mają odpowiedniego sprzętu powiada. Zresztą każdy pojazd w tym terenie jest mało użyteczny. Tylko konie, dodał i gestem nakazał mi, abym wsiadł z nim na motor. Ruszyliśmy w kierunku, skąd przybyłem i po krótkiej jeździe Kazach zatrzymał motocykl w miejscu, gdzie skręciłem samochodem w step. Gdy Pytałem go, skąd wiedział, że to ślady mojego pojazdu. Wykrzywił swą starą twarz i odparł, że tylko ktoś, kto nie zna okolicy, może tutaj skręcić samochodem. Zobaczymy, jak to wygląda! Krzyczał Kazach, starając się przekrzyczyć ryk stuletniego chyba motoru. Wjechaliśmy na step i, jak poprzednio, jadąc po wyraźnych śladach, dojechaliśmy do wpół zatopionego w błocie Landrovera. Stary człowiek na wzór doświadczonego dowódcy zlustrował miejsce mojej hańby, po czym rzekł niewyraźnie: Cztery konie. Bez słowa zapuścił motor i oddalił się w sobie tylko znanym kierunku. Ogarnęła mnie obawa: Czy człowiek celowo nie zostawił mnie w tej pułapce? Różne najgorsze myśli kotłowały mi się w głowie. Ale cóż mogłem zrobić? Nie miałem wyjścia. Musiałem zaufać temu niezbyt wylewnemu człowiekowi. Mogłem tylko czekać. Woda zamiast chłodu oferowała niezliczone ilości komarów, tak dokuczliwych, że nawet prażące słońce, które wypaliło wszystko w koło, wydawało się tylko zbawiennym gorącem. Odeszłem więc w step na odległość około 50 metrów, gdyż wysoka temperatura była bardziej znośna niż ciągłe bezskuteczne oganianie się od owadów. To była pora roku, gdy nowa, młoda roślinność zaczynała się pojawiać spod zeschłej zeszłorocznej trawy. Spacerowałem więc po wysuszonej na kość ziemi i z nudów przyglądałem się wszystkiemu. Zauważyłem, że ubiegłoroczna trawa stepowa ochrania młode źdźbła świeżej i jednocześnie glebę przed utratą wilgotności. Wywnioskowałem z tego, że gdyby nie zapobiegliwość samej natury, ziemia ta mogłaby zmienić się rychło w pustynię. Różne jeszcze filozofie i naukowe myśli przychodziły mi do głowy, ale inna ciągle powracała. Czy nie zawiedzie mnie Kazach? Poczułem zmęczenie fizyczne, efekt nieprzespanej nocy. Później dołączyła apatia, efekt widoku zatopionego landrowera, wreszcie poczucie bezsilności. Zachciało ci się Syberii, ty baranie! Pomyślałem. Minęło prażące południe i słońce, czerwieniejąc jakby ze wstydu, chyliło się wolno ku zachodowi. <laughs> Straciłem już nadzieję, że kiedykolwiek ujrzę jeszcze starego człowieka. Już gotowałem się do powtórnej wycieczki na granicę, kiedy usłyszałem głosy i śmiechy. Tak mi się przynajmniej zdawało. Dopiero po chwili w ostrym świetle zachodzącego słońca pojawiły się rosnące z każdą chwilą sylwetki czterech jeźdźców pędzących w moją stronę. Tutaj! Darłem się jak rozbitek na bezludnej wyspie, lecz nie odpowiedział nikt. Słychać było tylko ich głośne śmiechy i tęten zbliżających się koni. Po chwili stali już przede mną jak jeźdźcy apokalipsy, a konie ich były spocone i wyglądały tak, jakby ktoś oblał je szamponem. – Dlaczego krzyczałeś? – spytał znajomy Kazach. – Bałem się, że mnie nie zauważycie – odpowiedziałem prawie ze wstydem. A Kazachowie na to wybuchli tak głośnym śmiechem, że przez chwilę myślałem, że naprawdę zwariowali. Wszyscy byli chyba w jednym wieku i nie posiadali już uzębienia – a ich twarze, wykrzywione w spaźmie śmiechu, przypominały groźne maski afrykańskie. Również ich konie nie reprezentowały się zbyt szykownie, i skory byłem sądzić, że dorównywały wiekiem swoim właścicielom. Szkapy bez uprzęży, tylko u siodeł wisiały zwoje lin. Widok ten pogłębił moją apatię, gdyż podejrzewałem, że starsi ci panowie przybyli tu tylko po to, żeby się zabawić i pośmiać. Ale stało się inaczej. Śmiechy ich ucichły. Rozpoczęli żywą rozmowę w sobie tylko znanym języku. Gestykulowali przy tym żywo, a z ruchów ich rąk wynikało, że tematem dyskusji jest Land Rover. Trwało to dość długo i wyglądało tak, jakby ich dyskusja przeszła w kłótnię. Wreszcie Kazachowie doszli do porozumienia i zjechali na swych rumakach ze skarpy. Zsiedli wreszcie z koni i odpieli liny przewiązane do siodeł. Zapytałem usłużnie, Jaką techniką mają zamiar wyciągnąć Land Rover z bagna i w czym mogę im pomóc? Lecz oni tylko ruchem ręki nakazali mi stać w miejscu, uważając mnie tym samym za nieprzydatnego głupka. Jeden z nich, z trudem brodząc w glinianej mazi, doszedł do samochodu i zawiązał linę za tylny zaczep. Pozostali ustawili cztery konie w dwa szeregi, stosując jakieś dziwne wiązania, sprzęgli je razem. Na końcu związali liny ze sobą tak, że powstał węzeł podobny do orczyka. Następnie dołączono linę, która przytwierdzona była do samochodu, i oryginalny zaprzęg był już gotowy. Cała operacja trwała nie dłużej niż pięć minut. A ja zrozumiałem wówczas, że pomimo szczerych chęci, starając się im pomóc, byłbym im tylko zawadzał. Ho ho! krzyknęli na konie moi wybawcy, liny się napięły i samochód przy pomocy końskich mięśni zaczął powoli wypełzać z glinianej pułapki. Po chwili silne rumaki, których rasy do dzisiaj nie mogę określić, pieły się zręcznie z boczem, by wreszcie znaleźć się na szczycie skarpy. Samochód wyjechał już na twardy grunt. Kazachowie zatrzymali konie, odpięli linę łączącą samochód z zaprzęgiem, a ja niezbłocznie wskoczyłem do samochodu, uruchomiłem silnik i jakby bojąc się, że znowu zapadnę się wraz z samochodem w błoto, z rykiem silnika wyjechałem na samą górę. Kazachowie sprawnie zwinęli swe liny i przypięli je na powrót do siodł. Widać było, że są zadowoleni, wydawali się nawet bardziej przyjaźni. Zostawiwszy konie związane razem ze sobą, podeszli do samochodu i wtedy jeden z nich słabym rosyjskim zapytał: Czy mogą jeszcze w czymś pomóc?. Podziękowałem im, jak umiałem, za wybawienie mnie z opresji, dodając, że gdyby nie ich pomoc, to Bóg jeden wie, jakby się zakończyła ta przygoda. Poprosiłem przy okazji, by powiedzieli, ile za tę przysługę sobie życzą. Wydawało mi się, że nie bardzo wiedzą o co mi chodzi, więc by im to wizualnie wytłumaczyć, wyciągnąłem portfel z pieniędzmi. Gdy wreszcie zrozumieli moje intencje, ponownie zaczęli żywo rozmawiać w swoim ojczystym języku, a ja napróżno starałem się zrozumieć chociaż jedno słowo. Przyglądali mi się przy tym uważnie, jakby szacowali, na ile mogą mnie skasować. Ja natomiast zacząłem się już modlić, by na opłacenie tej imprezy wystarczyło mi pieniędzy. Na początku myśleliśmy odezwał się jeden z nich że jesteś geologiem, więc Rosjaninem. I nawet było nam wesoło z tego powodu, ale nie zgadzały się nam napisy na samochodzie, bo one nie są po rosyjsku. Później obejrzeliśmy Twoje wyposażenie i doszliśmy do wniosku, że jesteś obcokrajowcem. I dlatego nie przyjmiemy od Ciebie pieniędzy. W Kazachstanie jest taki odwieczny święty zwyczaj, że gospodarz odpowiada dosłownie głową za bezpieczeństwo gościa, którego podejmuje. Ty przyjechałeś z daleka i przebywasz na naszej ziemi, więc jesteś naszym gościem. Powiedział dobitnie, zataczając przy tym ręką krąg na obszar, gdzie jak okiem sięgnąć, roztaczało się pustkowie pozostali kazachowie przytaknęli kiwnięciem głowy a ja zrozumiałem wtedy że są zadumni aby przyjąć jakiekolwiek wynagrodzenie poczęstowałem więc ich papierosami które chętnie przyjęli i dokładnie obejrzeli a z ich min nic nie wynikało nie wyrazili nawet zachwytu wbrew moim oczekiwaniom Zrozumiałem wówczas, że nie są oni zwolennikami osiągnięć cywilizacji i szanują tylko to, co potrafią i posiadają. Patrzałem na ich spalone słońcem twarze i pomyślałem o tych wszystkich zachodnich starcach, mieszkających w ekskluzywnych domach starców, czołgających się do grobu i czepiających się swych nędznych przyzwyczajeń. Moi starcy byli z żelaza. Widziałem też, że znają każdy centymetr tej ziemi, że posiadają umiejętność i wiedzę, która przekazywana jest w tym kraju z pokolenia na pokolenie. Wyglądali przy tym na ludzi, którzy każdego dnia walczą o swoje życie. Mówiąc o powyższym, zdaję sobie sprawę, iż nie wyjawiam nieznanych dotąd spraw. Niemniej jednak, na podstawie obserwacji, które poczyniłem, żyjąc długie lata na Zachodzie, teraz przebywając w Rosji, stwierdziłem bardzo filozoficznie, że świat dzieli się na dwie równe połowy. Jednak na jednej z nich jest nie do życia, a na drugiej zaś nie do wytrzymania. Kazachowie zapytali, z jak daleka przebywam i dokąd się udaje. Gdy odpowiadałem na ich pytania, niczego nie komentowali, tylko w milczeniu słuchali. Wreszcie oznajmili, że muszą już jechać i jeśli sobie tego życzę, to poprowadzą mnie przez jakiś czas we właściwym dla mnie kierunku. Propozycja ta jakby z nieba spadła, gdyż w związku z nieprzespaną nocą oraz wydarzeniami dzisiejszego dnia czułem się nieswojo na tym terenie i nie byłem w stanie logicznie już myśleć. Kazachowie dosiedli koni i ruszyli kłusem, kiwając rękoma, bym jechał za nimi. Wsiadłem więc do samochodu i ruszyłem za moimi wybawicielami. Jechali dokładnie na wschód, tak jakby posiadali kompasy, od czasu do czasu oglądając się tylko za siebie, jakby czuwając nad tym, czy jadę cały czas za nimi. Konie ich przeszły teraz w galop, zostawiając za sobą niewielki, zdmuchiwany przez wiatr na bok tuman kurzu. Cały ten widok przypominał szarżą kawalerii, która śmiało pędzi do ataku. Pewnie i z całkowitą swobodą siedzieli w siodłach, a rumaki ich łeb w łeb pędziły przed siebie. Po dłuższej jeździe przez wypaloną słońcem krainę w oddali rozpostarł się widok na szmaragdowy potop ziela utworzony przez soczystą młodą trawę. Daleko na horyzoncie widać było również ciemną wstęgę, która z każdą chwilą rosła w oczach. Wreszcie rozpoznałem w niej ścianę gęstego lasu. Kazachowie jeszcze chwilę jechali w kierunku wschodnim, następnie skręcili na południe. Po jakimś czasie dotarliśmy do skraju lasu. Kazachowie zatrzymali się i zsiedli z koni. Trzeba nam trochę odpocząć, oznajmili, gdy dojechałem do nich. Dopiero teraz przypomniałem sobie, że cały dzień nic nie jedliśmy i chociaż uczucia głodu nie odczuwałem, to zaproponowałem spożycie wspólnej kolacji. Chętnie na to przystali, więc wyciągnąłem prowian i rozpocząłem przygotowania do wieczerzy. Jeden z nich zajął się w tym czasie końmi, pozostali zaczęli gromadzić drewno na ogień. Zjedliśmy konserwy mięsne, które przyrządziłem na ciepło, a ponieważ nie chciałem tracić czasu na gotowanie makaronu, zagryzaliśmy tą wykwintną kolację czerstwem już prawie chlebem. Kazachowie zaś z wiadomych przyczyn wrzucili chleb do potrawy i zmuszeni byli czekać, aż trochę rozmoknie. Tym razem jednak pochwalili konserwowe jedzenie i gdy siedliśmy już przy herbacie, z min ich widać było, że mnie na swój sposób zaakceptowali. Zapalimy teraz naszego papierosa, powiedział jeden z nich, bo te twoje to nic nie działają. Dodał wyciągając z kieszeni spatygowanej kufajki zawiniątko z tytoniem i szarą bibułkę. Zręcznie skręcił długiego papierosa i podał mi go do przypalenia. Chociaż inni również byli palaczami, to z jakiegoś powodu schował tytoń z powrotem do kieszeni. Pomyślałem natychmiast, że jest chyba tutaj taki zwyczaj, że wszyscy palą wspólnie jednego papierosa. Podobnie do tradycji Indian amerykańskich palących fajkę lub polskich górali, którzy tak sobie omyślili, że piją wódkę z jednego kieliszka. Zapaliłem więc tego skręta i po paru ptachach podałem kazachom. Papiero krążył teraz między mną a wybawicielami. Po kolejnym razie, gdy wciągnąłem dym do płuc, poczułem, że świat mi z lekka wiruje przed oczami, a przemęczony organizm popadł w dziwną błogość. Teraz dopiero zgadłem co to za papierosy palą tu tubylce? Był to zapewne haszysz lub coś w tym rodzaju. Kazachowie szybko się połapali, że ich fajka pokoju w moim mózgu już funkcjonuje. Szeptali coś do siebie i co chwilę życzliwie na mnie spoglądali. Około 30 kilometrów na południe znajduje się nasza wioska, powiedział jeden z tubylców. Jeśli masz ochotę być naszym gościem, to Zapraszamy do siebie. E, dziękuję, ale już dostatecznie dużo dla mnie zrobiliście. Poza tym straciłem czas i chciałbym ruszyć dalej, odpowiedziałem. Wobec tego nam już czas w drogę, więc się pożegnamy. Uścisnęliśmy sobie dłonie. Jeszcze raz podziękowałem Kazachom za pomoc, a oni życzyli mi szczęśliwej podróży. Dalsza Twoja trasa przez Kazachstan nie będzie już bardzo skomplikowana powiedział optymistycznie jeden z nich. Musisz jechać około 300 kilometrów na wschód, aż dojedziesz do rzeki Iszym. Tam, jeżeli kogoś spotkasz, to zapytaj, gdzie przeprawiają się promy z kołchozu. Jak już będziesz na drugiej stronie, to lekko odbij na północ i jedź cały czas w tym kierunku. Po jakimś czasie dojedziesz do drogi, która zaprowadzi cię prosto do Omska. Jeszcze raz uścisnęliśmy sobie dłonie, po czym kazachowie przywołali pasące się konie, okiełznali je, dopieli popręgi i zgrabnie na nie wsiedli. Pokiwaliśmy sobie rękami i ruszyli w swoją drogę. Stałem jeszcze długo, patrząc na nich, aż sylwetki jadących całkiem zmalały. Powróciło zmęczenie. Czułem się niezdolny do dalszej jazdy. Więc zdecydowałem się spędzić noc na miejscu. A ponieważ samochód stał na otwartej przestrzeni, postanowiłem wjechać nim do pobliskiego lasu. Otwieram drzwi do kabiny, patrzę, a na siedzeniu leży woreczek z tytoniem. Ta, ten sam, który kazach po skręceniu papierosa tak skwapliwie chował do kieszeni. Do dzisiaj nie przypominam sobie, jaki moment wybrał stary człowiek, by zostawić mi tę. Pamiątkę. Hm. Tego wieczoru długo myślałem jeszcze o tych ludziach, o ich dumie, o ich poświęceniu i o szacunku do tradycji i o tym, że aby mi pomóc tam i z powrotem przejechali ponad 100 kilometrów. Było jeszcze jasno na dworze, gdy zasnęłem, i nie pamiętam, czy kiedykolwiek w życiu tak dobrze spałem. Ветер горы облетает, баю-бай, Над горами солнце тает, баю-бай. Листья шепчутся устало, баю-бай. Тихое облако упало баю-бай.